Jak Polacy wyprzedzili Red Dead'a własną grą? Okej, okay. jestem bardzo ciekaw, co mogą wyprzedzić Red Dead'a. i co jeszcze z Polski? Pewnie ja Gothic. Kasłem, gra na Dzikim Zachodzie z dużą ilością detali i narratorem jestem ja. To wielu z was pewnie nie ma w tym nic złego. Od razu chciałoby powiedzieć Red Dead Redemption, ale nie tym razem. Tym razem was Zaskoczę. Gry skupione na Dzikim Zachodzie, mimo że wydają się dość oczywiste, świetna gry, gierka. rzadko trafiają na tapet deweloperów. Było bardzo fajne Desperados, był Gun, Western, of Juarez. Red Dead Revolver, no i oczywiście obydwie części genialnego i chyba najbardziej rozpoznawalnego RDR. Tyle tylko, że wspomniane gry wychodziły na przestrzeni wielu lat, a kiedy pewne polskie studio zabierało się za swoją realizację tego motywu, w głównym nurcie królowały FPS-y osadzone w realiach II wojny światowej albo science fiction. Tak oto Techland 4 lata przed Red Dead Redemption stworzył własną klimatyczną wersję dzikiego zachodu. Wszystko pod tytułem Low Man. To się chyba inaczej nazywało. Okay. Pierwotna wizja Techlandu na grę osadzoną w tej hollywoodzkiej wersji dzikiego zachodu wyglądała znacznie inaczej od tego, co dziś znamy pod postacią Call of Juarez. W momencie publikacji pierwszego trailera na E3 w 2004 roku gra nosiła tytuł Lowmen właśnie, i była w swoim zamyśle produkcją o wiele bardziej arkadową w której niemal na złamanie karku mieliśmy przejść do przodu, niemal doganiając wystrzeliwane hurtowo pociski. Z czasem nastąpiła pewna poprawka w kursie, i Techland przesunęło akcent na bardziej poważnego FPS-a, który sporą wagę kładzie na fabułę. Dziś nie brzmi to tak niecodziennie, ale we wczesnych latach 2000-tych dziki zachód miał w oczu wielu graczy łatkę raczej niezbyt poważnie traktowanego tła. Być może za sprawą mocnej eksploatacji w kinematografii trudno było na serio traktować panów w kapeluszach. Myślę, że w podobny sposób w jaki dziś z pewnym zmęczeniem patrzymy na kino superbohaterskie. Początkowe oczekiwania względem gry przemianowanej już oficjalnie na Call of Juarez były raczej niewielkie. Wszyscy zadawali sobie bowiem pytanie, jak dobrze ludzie z innej półkuli, z zupełnie innej kultury, będą w stanie oddać wiernie historyczny obraz takiego prawdziwego dzikiego zachodu. Pewnie kiepsko, ale na szczęście Call of Juarez nigdy nie miało być realistycznym odwzorowaniem dzikiego zachodu. A I chyba bardziej inspirowali się takim, jak to się nazywa, spaghetti westernie, yy, czyli tych takich westernów z Clintem i nie? Które tak yy, bardzo mocno ubar rwiały i naginały realia Dzikiego Zachodu i to w Hollywood się w tamtych czasach przetarło, że, że tak to wyglądało, ale tak naprawdę nie miało wiele, uh, wie, wiele adekwatnego... Contentu do prawdy historycznej. Utwora ale kalem jest bardzo solidna giereczka, tak. Zupełnie utarnie, inna od Red Dead Redemption, mimo tego samego settingu. Nadal chętnie korzystają z pewnych westernowych kliszy, sztampy i utartych szablonów. Pierwszy po zmianach zwiastun posiada nadzwyczaj wysoki współczynnik bycia cool, choć trzeba wziąć poprawkę na to, że bycie cool w 2005 roku miało nieco inne kryteria, ale jest efektownie. Zwolnione tempo, napompowane strzelaniny, pełne patosu ujęcia i nieodłączny element każdego westernu, pełny na. Pojedynek rewolwerowców. Widać także, jak Techland chciał wówczas sprzedać graczom swoją wizję dzikiego zachodu, bezpardonową klimatyczną walką, w trakcie której trafieni przeciwnicy demonstrują zaawansowaną fizykę. Techland sam w sobie nie miał jeszcze na tym etapie jakiejkolwiek większej rozpoznawalności w skali światowej. Oczywiście w 2003 roku szlaki przecierał już chociażby ich Chrome, ale studio musiało bardzo postarać się, aby ich gra została jakkolwiek dostrzeżona. Przyczynić się do tego częściowo, chociażby miała naturalnie sama technologia. To właśnie na potrzeby wspomnianego przed chwilą shootera Techland opracował swój autorski silnik Chrome Engine, który pozwalał na kilka naprawdę niezłych, jak na swoje czasy, sztuczek. Głębia ostrości, pomagająca skupić wzrok na naszych biegających tarczach strzelniczych, wspomniana całkiem rozbudowana fizyka, na którą składały się nie tylko ragdole, ale także możliwość interakcji. Z wieloma znajdującymi się w grze obiektami, czy na przykład detal, który sam odkryłem dopiero niedawno po tak wielu latach, czyli dynamiczny dym rozpraszający się za sprawą przylatujących przez niego pocisków. Pamiętam bardzo dobrze, że kiedyś. Call of Juarez wraz z dobrodziejstwami Directa X10 był pierwszą rzeczą, jaką zainstalowałem na moim pierwszym komputerze, który nie był absolutnym kartoflem. Nie była to najładniejsza gra swojego okresu, ba, powiem nawet, że do dzisiaj mam chyba w oczach drzazgi, które leciały wtedy z monitora, ale tak, technologicznie Call of Juarez mogło nieraz zaskoczyć całkiem miłymi dla oka detalami. Była to także jedna z pierwszych gier zoptymalizowanych pod Windowsa Vista, ale hej, Nikt, nikt. Windows Vista, o Boże, ale zawiało czarem dawnych czasów. Ale biorąc pod uwagę, że ta gierka ma 20 lat, tragicznie nie wygląda, nie? Nie jest idealny. Mamy nawet te piękne toczące się krzaczki które znamy z każdego westernu i nie tylko i właśnie dzisiaj po tylu latach dowiedziałem się, że w języku polskim nazywają się one biegaczami lub biegusami. Fajnie. To fajnie. Techland poszedł w bardzo ciekawą stronę z punktu widzenia narracji, przedstawiając fabułę z perspektyw dwóch bardzo różnych postaci naprzemiennie i rzeczywiście, jeśli chodzi o samą historię, to nieźle wybrzmiewa tu jej sens, kiedy na zmianę gramy jako łowca i zwierzyna, co jednak nie do końca udało się oddać w gameplayu. Ray jest takim zgorzkniałym westernem nowym Maxem Paynem, który zamiast nuarowych banałów czyta swoim wrogom cytaty z Biblii. Dobry do bezpośrednich konfrontacji i poziomy z jego udziałem odgrywa się zazwyczaj najprzyjemniej. Jego charakter, voice-over, a nawet groteskowy strój przepięknie spinają się w całość, która jest spójna z preferowanym przez niego stylem rozgrywki. Jest też Billy, czyli młodszy, ale przez to, jakżeby inaczej, zwinny chłopak, a jak już używamy oklepanych archetypów, to oczywiście jest on też bardziej podatny na obrażenia i preferuje Skradanie się. Do dyspozycji ma też lasso, za pomocą którego może Irytować przeciwników człowieku oczyp się ode mnie. Teraz bugać się nad przepaściami, co w teorii brzmi super, a w praktyce nie sprawdza się najlepiej i raczej irytuje. Generalnie poziomy z Billim są troszeczkę bardziej nużące, momentami bardziej wertykalne, więcej tu wspinaczki nagle. Gru... <grym grym> to ciasto wygląda. 2, co nie do końca traktuję tu jako zaletę, bo gra momentami bardzo nieczytelnie komunikuje, gdzie możemy użyć bicza lub na co możemy się wspiąć. Składanie się jest tu raczej potraktowane przez bartek. Rykach. Dość powiedzieć, że. Jak zostajemy wykryci, to wystarczy cofnąć się o kilka metrów, by banditos zapomnieli o naszym istnieniu. Całe szczęście jednak, Call of Juarez to nie jedna z tych gier, które wywalają... Która gier w tamtych czasach nie miała tak prymitywnego AI na zasadzie, że agro było gubione i zapominamy o tej sytuacji. Bajle, gier w dzisiejszych czasach też ma AI na poziomie planktonu. Game over przy wykryciu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podziurawić przeciwników w otwartej walce, choć będzie to po prostu trochę trudniejsze. Jest tu trochę dziwnych decyzji fabularnych i gameplayowych. Niektóre z nich to po prostu mechanizmy, które siłą rzeczy kiepsko się zestarzały. Takie filmy strasznie psują mi wspomnienia z takimi grami. No tak jest, znaczy, kurde, no jeśli... Jeśli postawisz się rzeczywiście w tamtych czasach, już pomiałem, że nostalgia jest bardzo intensywna i mocna, i ona bardzo zabarwia ten wygląd gry. No, ja tak. Ja, ja mam tak z mafią jedynką, gdzie jak ja w 2000 roku odpaliłem mafię jedynkę, to dla mnie to była fotorealistyczna grafika. Jak wygląda grafika w dzisiejszych czasach mafii jedynki, no to chyba każdy wiek to kojarzy tytuł, no nie? Ale i tak gra ma coś w sobie, to coś, tylko. Trochę śmieszniejszy teraz to gra, biorąc pod uwagę, jak ogromny progres technologiczny poczyniły chociażby gry komputerowe na przestrzeni ostatnich 20 lat. Jak to wszystko jest płynniejsze, ładniejsze, wyższej rozdzielczości, yy, yy, bardziej, no, no, realistyczne, po prostu realistyczne. Ale w tamtych czasach, w tamtych czasach, no to to był absolutny pik technologiczny, no nie? No trzeba po prostu brać poprawkę na to, że no, rzeczy poszły do przodu. Ale nie można Call Huarez odmówić jednego, bardzo dobrego klimatu. Czy ta gra sprawia, że czujesz się jak cowboy? No nie do końca, ale też dosyć szybko wchodzi się w tą konwencję. Strzelania nie nazwałbym jakimś ultrasoczystym, ale przeciwnicy komicznie spadający z balkonów lub fruwający po wybuchu dynamitu, są niezłą nagrodą za naszą celność. Broń palna się tu również zużywa, co zmusza do żonglerki kilkoma rodzajami gnatów, choć realna różnica wynikająca z używania różnych rewolwerów w trakcie gry jest raczej niewielka. Ciekawostka, wspomniane wcześniej cytaty z Biblii Rea, mogą wprawić w pop naszych przeciwników. Miasteczka czy landschafty wyglądają całkiem fajnie, choć straszą niezmiennie wnętrza budynków. Przypominają one moje domki z The Sims, gdzie starałem się budować jak największe pomieszczenia i na samym ich środku ustawiałem pojedyncze obiekty pokroju stołu i trzech krzeseł. Jest po prostu pusto, smutno i jakoś tak martwo. Prawie tak martwo, jak... Boże, wybaczcie za ten segway, w trakcie pojedynku. A jak już o pojedynkach mówimy, to są one dosyć specyficzne. Wygląd bez ogródek zbyt trudny. Okej, okay, diehardy już poszły, więc teraz porozmawiajmy na spokój. Generalne założenia pojedynków opisane są dość mętnie. Dość powiedzieć, że w zasadzie kilka pierwszych razy służyłem jako tarcza strzelnicza, bo nie byłem w stanie nawet. Na to to ja chyba patrzę z ogromnym sentymentem, nie? Że gry sprzed 20 lat to nic nie mówiły ci bezpośrednio, nie prowadziły cię za rękę, tylko na zasadzie. Teraz spróbuj tego powodzenia. I często to było uważam, że gry były trudniejsze, ale też często było okraszone no tą limitacją technologiczną, przez co to było takie kanciaste, więc musiałeś jakby na nowo nau nauczyć się chodzić. No nie? W tym świecie tej gry. Jakby nowe prawa fizyki są ci przedstawiane, i musiałeś się do nich dostosować, żeby w nich się odnaleźć. Dobyć rewolwera. Przyznam szczerze, nie pamiętam jak radziłem sobie z tym przed laty i czy obecne problemy wynikają z tego, że gra niespecjalnie lubi się z nowszymi komputerami, ale pomogło dopiero ustawienie DPI w myszce na jakieś absurdalnie duże wartości. Co sądzisz, że Wonceman niczym będziesz ogrywał? Ogrywałem już Once Human wielokrotnie. Ba, nawet już ponad 100 godzin przestreamowałem Once Human. Musisz częściej na strumyki wpadać, to ci nie będą omijać takie rzeczy. I wówczas pojedynkowicze zaczęli padać jak muchy. Niemniej, Call of Juarez Jak w Maxie Painie, Bullet Time. ...nareszcie pojawił się już prawie na dobre na radarach osób śledzących branżę gier. Widać było sporo rzeczy, które należało dopracować, a sprzedaż w Stanach nie była zbyt dobra, jednak globalnie FPS sprzedał się na tyle dobrze, że Techland dobił targu z Ubisoftem, żeby przygotować... Ej, ale strzelanie z łuku w Call of było kozackie, z tego co pamiętam. Tam y, był właśnie najprzyjemniejszy chyba feeling strzelania z łuku. ...kontynuację i tym samym uzyskać okazję na doszlifowanie swoich pomysłów. Ale to już zupełnie... Zupełnie inna historia, i by tylko domknąć w jakiś sposób wątek pierwszego Call of Juarez, konsensus jest taki, że Techlandowi się raczej udało. Ciekaw jestem, czy również da życie przygody Reja i Bila tak dużym sentymentem, co. Zaczymy, jak się udało, jak wypuszczą swoją pierwszą grę pod, pod flagą Tencentu. Ja? Czy chcielibyście zobaczyć kiedyś taką retrospekcję którejś z innych odsłon cyklu? A ja tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się, ale nie za ciepło. Cześć. Jak na tamte czasy Call of Juarez był świetną grą, no teraz możemy się śmiać, że to kanciasto wygląda i pokracznie i tak dalej, no ale no jakby z czasem nikt nie wygrywa. To tak samo możemy się zastanawiać, jak za 10 lat będziemy grali w Red Dead Redemption 3, który podobno tam jest w jakiejś fazie pra, pra, pre, pro, pre, pre produkcji. To jak, jak będzie duży szok, jak zagrasz w Red Dead Redemption 3 i sobie przypomnisz o Red Dead Redemption 2, które teraz mimo że to już jest ile 7 lat po premierze coś takiego 7 lat no nadal prezentuje się wyśmienicie na tle innych tytułów które wychodzą teraz nie w 2024 roku graficznie oczywiście mówię graficznie i pod względem no, tam fizyki tego jak tam się poruszasz jak się zachowują postacie nie i tak dalej Graficzka, fizyczka, tego typu. W 2038 roku di Become Human będzie na poziomie Call of Juarez. Już nawet widać takie lekkie zmarszczki nie na, na grafice di Become Human. To, to już zaczyna tak... nie wygląda tak dobrze jak to wyglądało w, kiedy? W 2018? Nie wiem kiedy by wyszło Detroit Become Human, Co w tym stylu, nie?